W Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, dzisiaj w Kościele obchodzimy uroczystość świętej rodziny. Właśnie ta rodzina jest dla wszystkich rodzin wzorem i przykładem, jednakże warto o tym pamiętać i trzeba nawet koniecznie o tym pamiętać, że ta rodzina jest bardziej do wszystkich rodzin na całym świecie niepodobna, aniżeli podobna. Podobna jest w tym, że tak jak w każdej rodzinie występuje ojciec rodziny, to znaczy się święty Józef, matka, znaczy się Maryja, no i przynajmniej jedno dziecko, dziecię, to znaczy się Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. A różni się tym, że członkowie tej świętej rodziny są dla nas nieosiągalnym wzorem świętości. Chociażby mąż. Żaden mąż nie osiągnął i nie osiągnie stopnia świętości świętego Józefa. A o pozostałych członkach rodziny to już nawet nie trzeba mówić. Matka Najświętsza, któraż niewiasta może się równać z Matką Najświętszą, która jest ideałem stworzonym przez Boga, a Pan Jezus Chrystus to jest już poza wszelkimi kategoriami, ponieważ jest to prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. A jednak ta święta rodzina stała się bliska naszym wszystkim rodzinom. Dlaczego tak jest? Ponieważ Jezus Chrystus jest naszym Bogiem, z którym w pełni się identyfikujemy i który się w pełni identyfikuje z nami. Jezu Boże nasz, jest takie wezwanie w litanii do Najświętszego imienia Jezusa. Skoro Jezus identyfikuje się z nami, to również i Maryja, i święty Józef, którzy to należeli do rodziny naszego Zbawiciela, tak samo i my. Nie możemy się identyfikować z Jezusem bez jednoczesnego identyfikowania z Maryją i świętym Józefem. I ta identyfikacja ze świętą rodziną zaczyna się od prostych rzeczy, jak na przykład powieszenie obrazu Najświętszej Rodziny w domu. Ja pamiętam, w domu też miałem ten obraz, bardzo popularny w rodzinach polskich. Jak wspólna modlitwa przed tym obrazem. To są te proste rzeczy, ale pamiętajmy, że wielkie zmiany zaczynają się często od małych zmian. Mała zmiana często powoduje wielki efekt, bo być może w niektórych rodzinach potrzeba wielkich zmian i te zmiany przyjdą, jeśli będzie w rodzinach właśnie ta identyfikacja z Najświętszą Rodziną, bo jeśli jej nie ma, nie będzie, to w tych rodzinach też nie będzie świętości. Nie będzie świętości w rodzinach, które się odcinają od świętej rodziny, bo świętość w rodzinach jest absolutnie niemożliwa bez świętej rodziny. Jeśli nie będzie tej identyfikacji z Najświętszą Rodziną, to również i świętości w rodzinach nie będzie. Nie będzie świętości w rodzinach, które odcinają się od świętej rodziny. Świętość w rodzinach bez tejże rodziny jest absolutnie niemożliwa. Bez świętej rodziny, rodziny umierają duchowo. Dlaczego umierają duchowo? Ponieważ nie ma w nich miłości. Tak, święta rodzina jest dla nas wzorem miłości. Ta miłość charakteryzowała wszystkich członków tejże rodziny i świętego Józefa, i Maryję, i oczywiście Pana naszego Jezusa Chrystusa. A jak jest w naszych rodzinach? Czy panuje w nich miłość Pana Boga? Czy Bóg w naszych rodzinach jest na pierwszym miejscu? Czy modlimy się wspólnie w rodzinach? Jeśli nie, to nie dziwne, że w takich rodzinach jest więcej nienawiści aniżeli miłości. I zróbmy sobie dzisiaj rachunek sumienia. Mówię przede wszystkim do rodziców, bo przede wszystkim rodzice są odpowiedzialni za jakość życia rodzinnego. Zróbmy sobie dzisiaj rachunek sumienia i przyjrzymy się dokładnie, jak wygląda życie w naszych rodzinach. Ile w nich jest Boga, a ile miłości własnej. Czy modlitwa rodzinna jest czymś normalnym, codziennym, czy tylko czymś, co praktykuje się od święta. Czy służę pozostałym członkom mojej rodziny? Czy są mi faktycznie bliscy? Czy żyję z nimi tylko i wyłącznie dlatego, bo jest to konieczne, a nie z wolnego wyboru, bo miłość jest
wyborem. Ważnym jest od czasu do czasu sprawdzenie w sumie jakości życia rodzinnego i w ten sposób jesteśmy pewni, że nie zboczymy z właściwego kursu. A jak nie daj Bóg, by się to wydarzyło, to dzięki dokładnemu wglądowi w nasze własne sumienie będziemy mogli zawrócić z tej błędnej drogi. I tu nie chodzi o tą naszą wewnętrzną pracę. Tu chodzi o łaskę Bożą, która jest związana z tą pracą wewnętrzną. Innymi słowy, choćbyśmy wszystko wypełniali w naszym życiu tak jak trzeba, to i tak łaska Boża jest łaską. To znaczy się mamy się tylko i wyłącznie na Bogu opierać. Nie na naszych ćwiczeniach duchowych, które to są konieczne, absolutnie konieczne, ale które nas nie zbawiają. Bo tym, który nas zbawia, jest tylko i wyłącznie Bóg i trzeba o tym koniecznie pamiętać. Miłość, to ona właśnie powinna być główną zasadą życia rodzinnego. Miłość do Boga, to dzięki miłości do Boga życie w zgodzie w rodzinie jest możliwe. Bez Boga ta zgoda jest niemożliwa, a jak już jest, to jest krótkotrwała i bardzo powierzchowna. Mówi się o tym, że rodzina jest najmniejszą komórką w społeczeństwie i faktycznie tak jest. Od jakości życia rodzinnego zależy jakość życia społeczeństwa. Chcielibyśmy reformować wszystkich dookoła, chcielibyśmy, żeby nasza ojczyzna była faktycznie Królestwem Chrystusa w rzeczywistości, to znaczy się, żeby w naszym kraju nie było przyzwolenia na prawa niekatolickie, na prawa, które naszego Boga obrażają. Niestety tak nie jest, ale możliwym jest dla nas panowanie Chrystusa w naszych rodzinach. Możemy ustanawiać prawa w naszych rodzinach, które będą zgodne z prawem Bożym i które do Boga będą prowadzić. W ten sposób bardziej przyczynimy się do panowania Chrystusa w naszym społeczeństwie, aniżeli przez jakąkolwiek działalność polityczną, której absolutnie nie krytykuję, co więcej, pochwalam, jeśli ma ona na celu tę świętą sprawę katolicką. Ale na cóż się zda chodzenie na różnego rodzaju wiece polityczne, które wspierają sprawę katolicką i wiarę katolicką, jeśli w moim domu panuje nieporządek. Pamiętajmy o tym również, że jesteśmy tym mistycznym ciałem Chrystusa i że oddziałujemy na siebie nawzajem, bądź to pozytywnie, albo też i negatywnie. Pozytywnie, jeśli jestem w stanie łaski Bożej, negatywnie, jeśli tej łaski Bożej nie mam. I to oddziaływanie jest niewidoczne dla oka. Widoczne mogą być tylko i wyłącznie jego skutki. Innymi słowy, jeśli jestem w łasce Bożej, to promieniuje to na moje najbliższe otoczenie i nie tylko na moje najbliższe otoczenie, ale nawet i na cały Kościół. Nie tylko przez dobry przykład, który daję, ale również przede wszystkim przez moc łaski. Tak samo jeśli chodzi o brak łaski, o osoby, które nie żyją w stanie łaski uświęcającej. Na zewnątrz może być wszystko w porządku. Można nawet nie dawać złego przykładu, będąc w stanie niełaski. Wszak wiemy, że wiele grzechów jest ukrytych, niewidocznych dla naszych bliźnich i całe szczęście dzięki Bogu, bo to nie są rzeczy budujące. A nawet jeśli nie daję złego przykładu, a żyję w stanie niełaski, to oddziaływuje negatywnie na moje otoczenie. To jest jak trup między żyjącymi. Nawet jeśli nie daję złego przykładu, to roznosi nieprzyjemny i nieznośny zapach, który zatruwa powietrze. Tak samo i osoby nieżyjące w przyjaźni z Panem Bogiem zatruwają życie Boże w najbliższym otoczeniu. I tym, którzy naprawdę kochają Pana Boga, jest to trudne do znoszenia. Drodzy wierni, miłość przemienia życie. Tak jak już powiedziałem, czasami potrzeba naprawdę niewiele, by osiągnąć wielki skutek. To niewiele przystąpić do spowiedzi i wypowiedzieć swoje grzechy. Zaś zmiana, która się dokonuje, jest kolosalna. Z nieprzyjaciół Pana Boga stajemy się przyjaciółmi. Zamiast iść do piekła, być w kierunku, w ruchu do potępienia wiecznego, zaczynamy ruch łaski, który prowadzi nas do Ojczyzny Niebieskiej. I ważnym jest, by mieć czyste sumienie, by badać to sumienie, by prosić Ducha Świętego o poznanie, a potem
by być Jemu wiernym, temu poznaniu, choćby nawet miało ono nas bardzo wiele kosztować. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.